Identyfikator podmiotu SCP-682. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-682 musi zostać zniszczony najszybciej jak to możliwe. Aktualnie żadne środki dostępne zespołom SCP nie są w stanie zniszczyć SCP-682, a jedynie wywołać w obiekcie obszerne obrażenia fizyczne. SCP-682 powinien być zamknięty w komorze o wymiarach 5x5x5 metrów, której wszystkie powierzchnie wewnętrzne wyścielone powinny być wzmacnianą blachą stalową odporną na działanie kwasów. Komora przechowawcza powinna być wypełniona kwasem chlorowodorowym do momentu zanurzenia i pozbawienia SCP-682 przytomności. Na wszelkie próby poruszania się, mówienia lub uszkodzenia przechowalni powinna zachodzić szybka i pełnomocna reakcja ukierunkowana zaistniałymi okolicznościami. Personel nie posiada prawa do mówienia do SCP-682, do czego podstawę stanowią obawy o możliwości wywołania stanu wściekłego. Wszelki nieautoryzowany personel usiłujący dokonać komunikacji z SCP-682 zostanie obezwładniony i usunięty za pomocą siły. W związku z wysoką częstotliwością wystąpień prób uszkodzenia przechowalni, trudnością z przechowywaniem i pozbawieniem obiektu przytomności oraz wysokim zagrożeniem związanym z oddziaływaniem podmiotu na fundację, SCP-682 należy przechowywać na terenie. Fundacja dołoży wszelkich starań i wykorzysta swoje zasoby w najlepszy sposób, aby w promieniu 50 km od placówki nie znajdowały się żadne skupiska ludzkie. Opis. SCP-682 to duże, gadopodobne stworzenie o nieznanym pochodzeniu. Obiekt wykazuje posiadanie skrajnie wysokiej inteligencji. Ponadto zaobserwowano, iż dokonał kompletnej komunikacji z SCP-079 podczas ograniczonego czasowo wystąpieniu obiektów na wzajemne oddziaływanie. SCP-682 zdaje się nienawidzić wszelkiego życia, co zostało wyjawione przez obiekt podczas kilku przesłuchań, mających miejsce, kiedy podmiot znajdował się w zabezpieczeniu. Szczegóły w dodatku 682b. Wielokrotnie zaobserwowano, iż SCP-682 posiada skrajnie wysoką siłę i refleks oraz może rozwijać skrajnie wysokie prędkości. Jednakże dokładne wyniki obserwacji są zróżnicowane. Fizyczne ciało SCP-682 szybko dokonuje rozrostu i zmian. Może zwiększać lub zmniejszać swój rozmiar adekwatnie do rozmiaru obiektu, który zamierza skonsumować lub wykorzystać. SCP-682 zbiera energię ze wszystkiego, co strawi, bez względu na rodzaj pokarmu, organiczny, nieorganiczny. Trawienie w obiekcie wydaje się zachodzić przy pomocy zestawu blaszek filtrujących wewnątrz nozdrzy SCP-682, które są w stanie oddzielić materię użyteczną od każdego roztworu ciekłego. Umiejętność ta pozwala obiektowi dokonywać stałej regeneracji od działania kwasu, w którym jest zanurzony w przechowalni. Zdolności regeneracyjne SCP-682 oraz jego żywotność są zdumiewające. Zaobserwowano poruszanie się i mówienie obiektu pomimo uszkodzenia lub zgnicia jego ciała w 87%. W przypadku uszkodzenia przechowalni SCP-682 należy wyśledzić i pozyskać za pomocą wszystkich dostępnych mobilnych formacji operacyjnych, w których zespołach nie może znajdować się mniej niż 7 członków. Do dnia liczba prób uszkodzenia przechowalni oscyluje na 17, podczas gdy udane uszkodzenia przechowalni zostały doliczone w liczbie 6. Szczegóły w dodatku 682d. Dodatek 682b. Fragment transkryptu. Początek logu. Skok do 21 minuty 52 sekundy. Teraz powiedz, dlaczego zabiłeś tych farmerów? Jeżeli nie będziesz mówił, zostaniesz usunięty z powrotem do... Słucham? Głośniej. Przybliż mikrofon. Ten mikrofon ma ograniczony dystans działania. Przybliż go do obiektu. Ma rozwalone gardło, patrz! Nie mówi! W następnych odcinkach przedstawię wam listę eksperymentów związaną z próbami zabicia SCP-682.